Ja nie mam zdolności kredytowej, nie? No to nie masz, to sobie wyrób, to co to za problem? Przechodzimy dosyć suchą nogą przez to trudne Morze Czerwone i mam nadzieję, że tak przetrwamy i że przejdziemy i że jednak nie będzie jakiegoś wielkiego załamania i spadku cen nieruchomości. Możemy się umówić, że jakby ktoś z internautów przyszedł, to dostaje 4%, a 1% zostawiamy wam. O! No, żeby było na dobre polecenie. Znajdźcie szejka, błagam. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Wojciech Orzechowski, inwestor nieruchomościowy, deweloper, wydawca kwartalnika Strefa Nieruchomości, autor książek i twórca warsztatów inwestowania w nieruchomości. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy, noworoczny odcinek Eksperta w Bentleyu, a gościem dzisiaj jest Wojciech Orzechowski. Witam serdecznie, witam Cię Macieju, witamy Kacpra, którego nie widać i oczywiście wszystkich, którzy przyłożyli się do tego, żeby ta materia powstała, przede wszystkim pozdrawiamy internautów. Dziś będzie emocjonalnie, widzę. Ostatnio spotkaliśmy się, ciekawe to było, bo wtedy w zasadzie zaczęliśmy umawiać już ten wywiad, mimo że to było nie dość, że w zeszłym roku, to wiele miesięcy temu, kiedy my wyjeżdżaliśmy z Poznania, dosłownie wyjechaliśmy z osiedla, gdzie robiliśmy wywiad z Przemkiem Frenzlem z zespołu 5-2 Dębiec, patrzymy, ale jedzie super Maserati. I Kacper mówi, przecież to jest od Orzecha. Widziałem u Zachara. I okazuje się, że zjechać na tą samą stację, co my. I tak się spotkaliśmy. No i fajnie. No ale jak wiesz, ale widzowie mogą nie wiedzieć, znamy się o wiele dłużej, ponieważ jak zaczynałem od twojej pierwszej książki, to jest druga czy trzecia? To jest druga, tak? Druga, tak. To jest druga, wszystko o flipach. Można ją zresztą dostać z linka pod tym nagraniem, natomiast pierwszą też można. No i pamiętam właśnie tak, jak ci opowiadałem przed nagraniem, że pierwszą książkę przeczytałem, no to szybko ruszyłem do działania i pomyślałem sobie, zrobię flipa. No i agentka niestety mnie wyśmiała, jak powiedziałem, że chcę kawalerkę kupić na kredyt w centrum Katowic, gdzie no, chętnych było dziesiątki, więc trzeba było jeszcze dopasować wiedzę do rzeczywistości, ale albo nie doczytałem tak naprawdę, bo teraz na przykład wiem, że nie jest tak łatwo zrobić flipa na nieruchomości małej na kredyt, bo nie ma czasu, ale o tym będę chcieć za chwilę z tobą pogadać. Maciej, ale przyznaj, że po przeczytaniu tej książki byłeś po bankructwie, a wiele miesięcy później stanąłeś na nogi. Dokładnie tak. Może trochę w innych dziedzinach, ale jakby nie było, na chronologii tak to wygląda. Także, dziękuję. Fajnie, ale pamiętam bardzo ten model, który przedstawiałeś i w tej książce, i na wystąpieniu, bo gdzieś tam lata temu nawet byliśmy na jednej scenie gdzieś w Łodzi. I tam właśnie opowiadaj, że jeden flip, zarabiamy na przykład 3 dychy, to potem robimy 2 flipy, potem 4, potem 8 i to tak wygląda. Wiadomo, że to jest jakiś taki model idealny, no ale w sumie ty w jakim sensie nim żyjesz, bo od lat robisz coraz większe inwestycje i rzeczywiście zaczynaj od flipów, potem coraz większe flipy, no i dzisiaj stawiasz budynki warte dziesiątki milionów złotych, więc rzeczywiście tak to działa. No ale dobra, to ja się tutaj wysłowiłem, a teraz, żeby już było merytorycznie, najpierw może flipy. Jak wpadłeś w ogóle na flipy, ponieważ na nieruchomości w ogóle. To jest jedno pytanie od uczestników naszej platformy Nowoczesna Firma, który się zgłosił z takim pytaniem, że chciałby poznać twoje początki, bo ja z kolei wiem, że twoje początki nie były w nieruchomościach, tylko w tradycyjnym biznesie, w branży multimediów, można powiedzieć, tworzenie stron internetowych, a tu nagle nieruchomości. No tak, ja też kiedyś zbankrutowałem i to był rok 2000, gdzie zostałem oszukany przez wspólnika, a potem miałem 3 ścieżki do wyboru. Właściwie było ciężko, bo jeszcze granice nie były otwarte, nie byliśmy w Unii Europejskiej, czyli albo wyjechać za granicę jakoś, gdzieś i tam zarabiać. Chociaż takiej wizji nie miałem, bo dosyć sentymentalnie byłem związany z krajem i tutaj z tymi naszymi stronami. Drugi to oczywiście iść do pracy na etat i mieć do końca życia komornika na karku. Albo po prostu wymyśleć coś, co by mnie pchnęło do przodu. I wtedy programista, który został mi po sklepie komputerowym, stwierdził, słuchaj, to ja będę robił strony internetowe, a ty ruszaj i sprzedawaj je. No i ja zakasałem rękawy, jeszcze firmy nie mieliśmy, żadnych wizytówek, żadnych stron, ani nic. Po prostu ruszyłem od firmy do firmy z ofertą i zacząłem
sprzedawać strony internetowe. Ciężko było, bo wtedy jeszcze nie było komputerów w firmach, a co dopiero internetu, ale tłumaczyłem, przecież jak zamawiasz reklamę w radio, no to niepotrzebny ci odbiornik radiowy, prawda? Więc no, można zamawiać reklamę w internecie, im wcześniej zamówisz, tym lepiej. Pamiętam, przez 35 dni odwiedziłem setkę firm, złożyłem setkę ofert i nic. Ale gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, że zaraz pewnie ktoś musi odpowiedzieć. No i 28 sierpnia, pamiętam jak dzisiaj, 2001 roku, 5 zamówień jednego dnia. Potem 21 października zarejestrowałem już docelową firmę, bo te zamówienia były robione jeszcze na stary sklep komputerowy, a tu otworzyłem firmę, no i tak się zaczęła przygoda. Firma do dzisiaj jest, ona przyjęła 12 tysięcy zamówień przez 13 lat. Przewinęło się 500 handlowców, których sam osobiście zrekrutowałem, przeszkoliłem. I to właśnie zyski z nieruchomości, właśnie z internetu. Zyski z internetu sprawiły, że mogłem zacząć inwestować w nieruchomości. Ten sam programista, który zaczynał, a który notabene do dzisiaj pracuje w tej firmie, już 20 lat u mnie, on wtedy wyciągnął mnie na szkolenie z nieruchomości w 2006 roku. Wtedy był taki fajny, chwytliwy temat, jak inwestować w nieruchomości zerowym wkładem. Zresztą dzisiaj to powtarzamy, bo ostatnio nagrałem webinar i w moim sklepie można dostać webinar, gdzie mówię, jak dzisiaj inwestować zerowym wkładem lub niskim wkładem własnym. I to jest, jak się okazuje, nadal możliwe. I no wtedy trafiłem na książki Roberta Kiyosakiego. On namawiał oczywiście do kupowania i wynajmowania nieruchomości, ale w Polsce było to dosyć ciężkie i ta strategia jego była nie do zrealizowania. Rok temu widzieliśmy się na jednej scenie w Warszawie, w Hiltonie i mówiłem mu, że na początku byłem zły na niego nawet, nie? I że ta jego strategia się nie sprawdzała. On pyta, dlaczego? Ja mówię, bo posłuchaj, było u nas inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, dlatego że wtedy 2005-2006 rok, wysokie stopy procentowe, czyli wysokie raty, niskie czynsze, czyli to, co zostawało nam w kieszeni, to było no kilka stówek po prostu. I teraz wiesz, miałeś 4-5 mieszkań, no i zostawało ci dwa koła. No nie była taka moja wizja, nie? I stwierdziłem, okej, muszę coś zrobić innego. I wtedy trafiłem na grę Cashflow Roberta Kiyosakiego tak samo, gdzie on tam już pokazał całkowicie inną strategię. Najpierw obracaj kapitałem, najpierw ten kapitał inwestuj. Inwestuj na giełdzie, no dzisiaj byśmy powiedzieli jeszcze, jak ktoś jest sprytny na Forexie, czy w kryptowaluty, czy gdzieś indziej. No tam jeszcze w drugiej części doszły różnego rodzaju opcje. Inwestuj w ziemię, inwestuj w walutę, można też no w różnego rodzaju inne sposoby pomnożenia kapitału i oczywiście w nieruchomości. Kupujesz taką nieruchomość za 45 tysięcy dolarów, potem sprzedajesz za 60 tysięcy dolarów, jak masz 15 tysięcy dolarów w ręku, możesz już inwestować w coś większego, możesz losować stali kart, wielka szansa. I tak też dzisiaj jest. Ja wtedy zacząłem sprzedawać te swoje nieruchomości, które dla mnie nie były satysfakcjonujące i okazywało się, że przynoszą tam, nie wiem, może z 8% stopy zwrotu w stosunku do zainwestowanego kapitału. A przy sprzedaży zauważyłem, że bardzo szybko zainwestowałem 3 dychy, sprzedałem tą nieruchomość, odzyskałem 3 dychy i 3 dychy zarobiłem, nie? Czyli pomnożyłem ten kapitał podwójnie i zacząłem flipować. I tak flipowałem mieszkaniami do 2011 roku, potem przyszedłem na lokale komercyjne, słynna Piotrkowska 270, taki wieżowiec, który był sprzedawany przez Instytut Włókiennictwa. Kupiliśmy najpierw pół piętra, potem kolejne piętro, potem zaczęliśmy to przeobrażać, nie? Potem wpadłem tam do wspólnoty, 5 lat tam zarządzałem całym budynkiem i uczyłem się dużych nieruchomości. Potem w ogóle Midla jeszcze wciągnąłem do zarządu, pomógł mi parę rzeczy fajnych zrobić. Potem on zobaczył, że napisałem książkę, sam zaczął pisać książkę, najpierw się nabijał, potem sam zaczął kręcić filmy i tak to z Midlem było. On przyzna, że to na jednym podwórku się wychowaliśmy. A teraz będziecie razem w jednej książce nawet. A teraz nawet będziemy w jednej książce. No ale w każdym razie ja tak do 2014, jak już obróciłem na tyle kapitałem, że kupiliśmy nieruchomości pod wynajem, biznes fajnie się rozrósł, to wszystko dawało około 20 tysięcy przychodu pasywnego, gdzie sam mój dom wynajęty wynająłem za 5 tysięcy i wyjechaliśmy do Włoch na 2 lata odpocząć i tam powstała książka, tam powstały warsztaty inwestowania w nieruchomości, no i tak rozpoczęła się przygoda, nie? Super, no powiedziałeś całą historię, no to co, to kawki. No ale dobra. No to zdrowie. Czy te flipy, które robiłeś wtedy, dziś ich już nie robisz dlatego, że robisz większe rzeczy, czy dlatego, że... Bo pojawia się taka obawa,
że no, na flipy już jest za późno, bo już wszyscy robią flipy. Ty wyszkoliłeś tak na własnych warsztatach chyba z 1000 osób, tak? Tak jest. A nieświadomie przez książki pewnie wyszkoliłeś dużo więcej. Jest wspomniany Kuba Midel, są inni, którzy też mówią o flipach. No i ludzie, widziałem w komentarzach nawet pod twoimi filmami, że ludzie pytają, czy to już nie jest za późno na flipy, bo to już teraz wszyscy robią flipy. Myślę, że nie, dlatego że właśnie ta społeczność nasza potwierdza, że cały czas można i daje się. Zresztą sam też. Umówmy się, że podeślę ci zdjęcia mojego ostatniego flipa. Zresztą nawet dwa teraz robię. Remont taki pełny. To jakby internauci będą mogli zobaczyć, jaka to jest jakość. Akurat to są dwa flipy na pierwotnym. Ale ja cały czas nie gardzę i wtórnym, i na wtórnym też się zdarza. Co prawda teraz mam troszeczkę bardziej wypracowane mechanizmy. Ktoś daje sygnał. Ja patrzę na Google, mówię fajna, okej, okay, bierzemy. Mecenas dostaje pełnomocnictwo, idzie, on to za mnie kupuje. Potem jest architekt, która przygotowuje projekt, ja to akceptuję. Ekipa zaprzyjaźniona wpada, robi remont. Ja przychodzę, zatwierdzam i właściwie tyle mnie na tym mieszkaniu widziano, nie? I na ostatnim flipie jest zysk około 100 tysięcy złotych, przewidywany teraz, bo mam nadzieję, że za chwileczkę się sprzeda. Więc jak najbardziej, nie? W ostatnim roku około 6 transakcji na pierwotnym, jeśli chodzi o cesję. Nawet flip na brudno, czyli kupno-sprzedaż takiego niewyremontowanego mieszkania. Więc cały czas takie okazje jak najbardziej, bo takie 200-300 tysięcy zawsze gdzieś leży, można kupić, szybko sprzedać i to jest fajny pieniądz, który można wykorzystać, a poza tym cały czas się w tym jest. Ale dodatkowo, oprócz tego, faktycznie kupiłem kamieniczkę, która bardzo fajnie nadaje się na flipa. Kupiłem taki budynek, który przynosi 30 tysięcy zysków, 16% stopy zwrotu. No już dwa lata go próbuję sprzedać, kurczę, akurat tutaj chyba się trochę zagalopowałem. Mimo wszystko, ponieważ ten budynek daje 16% stopy zwrotu, to jest super satysfakcja, niech on sobie leży, nie? Tam 2 miliony zamrożone, ale jakby bardzo dobrze pracuje. No a reszta, no dziesiątki milionów, które pozyskałem od internautów, od uczestników warsztatów. No i robimy duże projekty deweloperskie, które można zobaczyć na stronie 100kamienic.pl. No teraz wartość tych projektów przekracza 200 milionów i faktycznie z czasem za pomocą kapitału obcego można wejść na poziom wyżej i obracać naprawdę wielkim, wielkim potencjałem. No właśnie, no to ja ci zadam to pytanie, które bardzo często ludzie zadają, czyli jak zacząć w nieruchomościach bez wkładu własnego? No, dzisiaj mamy, co najmniej ja wymieniam na tym webinarze, o którym wspomniałem, 12 sposobów na pozyskanie tego kapitału. Przecież kiedyś to też tak było już w 2006 roku, że korzystało się z dźwigni finansowej, czyli kredytu hipotecznego. Od dzisiaj też można, no, ale niektórzy mówią, ale ja nie mam zdolności kredytowej, nie? No to nie masz, to sobie wyrób, to co to za problem? Ale dobra, ktoś mówi, ale nie, bo tam ja nie chcę, albo jakieś przeciwności, albo coś. No to dzisiaj jest masa kapitału obcego, który można ulokować. I w naszej społeczności, gdzie faktycznie już ponad 1000 osób jest moimi absolwentami, z czego trzeba zaznaczyć, że 700 zrobiło flipa, pierwszego flipa swojego pod moim okiem. Ze średnim zyskiem około 40 tysięcy złotych. Mieliśmy około 5 wpadek, gdzie największa strata 25 tysięcy, więc to nie są jakieś duże wpadki, naprawdę ryzyko jest bardzo niskie. Ale trzeba zaznaczyć, że masa z tych osób ma kapitał i ona nie ma czasu na inwestowanie. Ona przyjechała na warsztaty, chciała, ale okazuje się, że mają inne plany, albo wyjechali za granicę, albo zajęli się czymś innym, albo biznes ich trzyma, albo korpo ich trzyma, ale mają ten kapitał. I oni z chęcią wchodzą z innymi w różnego rodzaju alianse i wspólnie inwestują w nieruchomości. Ktoś na przykład szuka, ma perełkę, jeżeli ta perełka jest dobra, jeżeli chodzi o nieruchomość, no to taki inwestor wykłada kasę, kupuje na siebie, więc jest dobrze zabezpieczony. Tamten oczywiście znajduje tą nieruchomość, remontuje, wystawia na sprzedaż, znajduje klienta, a potem dzielą się po połowie i naprawdę nie potrzeba tu żadnych zdolności kredytowych, odrobinę relacji, kurczę, odrobinę ciepła, gdzie wychodzimy i rozmawiamy z takim człowiekiem i przekonujemy go do siebie, więc nawet te osoby, które nigdy nic w życiu nie zrobiły, a mają potencjał i robią to ze mną, no to tym bardziej inwestorzy chcą wchodzić w takie transakcje, ponieważ ja ich pilnuję i czasami 15 tysięcy, czasami 60 tysięcy, czasami 120 tysięcy jest do podziału, więc no fajnie, że ten pieniądz pracuje. Czy ten ubiegły rok, który był rokiem nietypowym bardzo, specyficznym, świat się ostatecznie nie skończył, choć w mediach wydawało się, że po prostu to już dalej nie będzie kolejnego roku, no ale jednak jest. No i teraz pytanie trochę tak wróżkarskie, co dalej może być, bo no bo tak od lat słyszymy, że ten turbo wielki, straszny, największy kryzys ma przyjść i już teraz to miało ostatecznie przyjść, no ale no nie jest znowu tak.
że nagle nikt nie ma pracy, ludzie nie mają co jeść i tak dalej, więc no nie czuć tego kryzysu takiego. W nieruchomościach też mam wrażenie, że mimo że widać, że jest więcej ofert, że więcej ludzi postanowiło sprzedać coś, no ale to nie jest tak, że nagle można kupować jednak te nieruchomości za 50% ceny. Już liczyłem, że to będzie taki czas, że po prostu tylko iść na oto dom i po prostu brać pełnymi garściami, a tu nie ma. Co przewidujesz? Wiadomo, że to jest gadanie o przyszłości, więc ono zawsze jest obarczone ryzykiem błędu, ale tak, nie wiem, spodziewasz się, że to jednak będzie jakiś krach taki i turbo okazje się pojawią, czy jakoś to zostanie odratowane? Ja może powiem tak, bo już 2 lata temu walczyłem z tymi informacjami, że ten kryzys będzie. Raczej ja go przewidywałem na 2024, bo jeszcze dla mnie takich oznak nie było. Typowej bańki czy podejścia takiego, za chwilę mogę to skomentować. Więc oczywiście to, co się stało teraz, no to jest taki trochę przypadek, to jest wymuszony kryzys, który się dzieje. I jak ktoś mnie tam śledzi na moim kanale YouTube, to ja podawałem scenariusze na tamten rok, które się sprawdziły. Tutaj na jesieni było ciężko, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie druga fala, nie wiedzieliśmy, jaki będzie lockdown. Ja się bałem tego lockdownu, bo takiego typowego, całkowitego, bo on mógłby faktycznie zacząć kłaść przedsiębiorstwa. Natomiast całe szczęście, że ktoś tam gdzieś tam myśli i nie dopuścili do tego, żeby się w ten sposób działo. Oczywiście wiemy, że najbardziej ucierpiała turystyka, hotele, restauracje i firmy eventowe, ale przetrwaliśmy. Ja myślę, że jest to wynikiem tego, że znajdujemy się jako Polska, jako kraj w bardzo dobrych dla nas sprzyjających okolicznościach, a mianowicie przystąpiliśmy kiedyś do Unii Europejskiej. Ta Unia bardzo mocno nas wsparła. No i 2 lata temu uzyskaliśmy status kraju rozwiniętego, przez co wiele funduszy otworzyło się na inwestowanie w Polsce. Popatrzyły na polską gospodarkę jako tą bardziej stabilną i ten kapitał, który napłynął, a zresztą co można zobaczyć po Warszawie, gdzie 2 lata temu rozpoczęły się budowy wielkich wieżowców i dzisiaj te wieżowce no już sięgają chmur, a jeden z nich ma być najwyższym w Unii Europejskiej, to sprawia, że ten kapitał, który napłynął, bardzo mocno nas wsparł. I teraz te kraje zachodnie widać, że mają duży spadek PKB. Widać, że tamten kryzys jest mocno odczuwalny, a jednak w połączeniu z tym, że Polska jakoś tak trochę lepiej to przeszła, ten wirus troszeczkę później dotarł niż do innych krajów, że mamy ten kapitał, że Polak jest dosyć mocno pracujący, że ta polska gospodarka była rozpędzona, no sprawiło to, że przeszliśmy całkiem nieźle, zresztą jak podczas ostatniego kryzysu, nie? Na ostatnie, jak patrzyłem na te wszystkie liczby, bo to myślę, że na nie trzeba spojrzeć, liczby, które wypływają z makroekonomii, no to okazuje się, że jesteśmy drugim krajem po Łotwie, który ten spadek PKB miał najniższy. Ostatnie notowania gdzieś tam kwartał temu były podobne, byliśmy na 3. miejscu, ale wtedy ta chyba Irlandia, jeszcze jakieś też 2 kraje nas wyprzedzały, więc pod tym względem jesteśmy dosyć zabezpieczeni. Teraz spójrzmy na wszystkie inne wskaźniki, czyli na przykład na PMI, na PMI w przemyśle, zobaczmy na wskaźnik eksportu polskiego, na bezrobocie, które tam w granicach 6-7% się waha, na liczbę firm, które ogłaszają bankructwa. Te wszystkie współczynniki pokazują, że polska gospodarka ma się dobrze, nie? Tym bardziej, że nieruchomości nie spadają, deweloperzy nie padają, nie zamierzają tych cen obniżać. No niektóre portale donoszą, że w niektórych miastach spadek był tam 2-3%, ale on jest taki nie za bardzo zauważalny. Znowu w niektórych miastach nieruchomości poszły trochę w górę, więc przechodzimy dosyć suchą nogą przez to trudne Morze Czerwone i mam nadzieję, że tak przetrwamy i że przejdziemy i że jednak nie będzie jakiegoś wielkiego załamania i spadku cen nieruchomości. Mhm. Czyli jest nadzieja, jest dalej, chociaż w zasadzie taki spadek też miałby swoje plusy dla inwestorów, bo zwłaszcza tych, którzy czekają z gotówką na okazję. No właśnie, okazje. To jest zawsze temat elektryzujący. W sensie, no wszyscy chcą kupować nieruchomości, na rynku są i inwestorzy, no i jeszcze więcej ludzi
indywidualnych, którzy chcą kupować dla siebie. No więc skąd brać te perełki w końcu, jak się już wszyscy je wyłowili? No właśnie, ja też nawiążę do tego pytania też trochę poprzedniego, czy jest ciasno, czy nie jest ciasno. Wszędzie jest ciasno, wszędzie jest trudno. I ja myślę, że w ogóle w każdej branży, w każdej dziedzinie będzie jeszcze trudniej. Ze względu na to, że stajemy się społeczeństwem mocno internetowym. Dzisiaj każdy może tworzyć sklep i sprzedawać. Każdy dzisiaj może się promować i świadczyć usługi. Każdy przekonywać klientów. Wiadomo, że przebić się jest ciężko, ale to i w każdym startupie jest przebić się ciężko. Więc to, co nas ratuje, to jest ponadprzeciętność. Ja do tego nawiązuję. Jeżeli chcesz cokolwiek robić, musisz być ponadprzeciętny. No i nie poddawać się tak. Gdybyśmy przyjrzeli się dalej tym liczbom, bo ja robiłem badania, z 1000 przeszkolonych absolwentów, z których 700 zrobiło pierwszego flipa, ale do dzisiaj dalej działa i funkcjonuje 20%, czyli około 140 osób we wszystkich województwach. No oczywiście osoby tam jeżdżą na te szkolenia, też próbują, ale to nie jest tak, że każdy to robi i po prostu idzie na maksa. Zawsze wszędzie znajdzie się miejsce, a jeżeli ty będziesz ponadprzeciętny, jeżeli ty zrobisz trochę lepiej, trochę więcej niż inni, przyłożysz się, wszystko wymaga ciężkiej pracy. Rozmawiamy o nieruchomościach, które jednak są trudne, wymagają wiedzy, doświadczenia i ciężkiej pracy, więc jeżeli połączysz te dwa czynniki, no to jesteś pierwszy, to jesteś lepszy, to jesteś szybszy. Jeżeli jesteś bardziej kreatywny, masz tą umiejętność nawiązywania relacji, pozyskujesz dostawców perełek, tych, którzy ci dostarczają te nieruchomości, dzwonią do ciebie, ty ich dobrze opłacasz, jesteś szybszy, jesteś lepszy, jesteś bardziej odważny, no to jednak okazuje się, że pozyskujesz więcej tych okazji, przejmujesz je. Do tego dochodzi wiedza, informacja i kontakty. No i znowu wiedzę zdobywamy na różnego rodzaju szkolenia, gdzie nie można poprzestawać i uczyć się. Byłeś gdzieś na szkoleniu, pojedź na kolejne, ucz się, rozwijaj. Widziałeś, jak ten specjalista robi? Podejrzyj konkretnego innego, może on będzie miał jakiś inny pomysł, a może u niego poznasz kogoś innego z kontaktów. Kontakty, gdzie się zdobywa? Na networkingach, na szkoleniach, na spotkaniach, na konferencjach. No my organizujemy największe konferencje w Polsce dotyczące inwestowania w nieruchomości, no ale teraz mamy pandemię, nie można takiej zorganizować, więc trzeba szukać online takiej konferencji, nie? No i oczywiście informacja, czyli gdzie pozyskiwać te nieruchomości, gdzie nawiązywać kontakty. No tak samo źródeł jest wiele, ale to ty musisz wykazać się po prostu kreatywnością, ruszyć się i działać. Jeżeli ktoś działa intensywnie, osiąga sukces. Ja to wiem po sobie, nawet na podstawie tej historii, o której powiedziałem. Ty wiesz to po sobie. Gdybyśmy spojrzeli, teraz na YouTubie prowadzę wywiady z tymi osobami, które u mnie warsztaty zaczynały 4-5 lat temu i rozpoczynały tą strategię. Jest około 50 osób, które już zrobiły pierwszy milion, intensywnie działając. I to, co ich łączy, to ich łączy determinacja, działanie, parcie cały czas na sukces, rozwój osobisty. To są takie czynniki, które sprawiają, że ten ktoś jednak przebija te bariery, przebija te poprzeczki. I nawet zauważam, że jeżeli ktoś z osobowości jest introwertykiem, takie osoby też osiągają sukces. Także tutaj za to wszystko odpowiedzialne jest działanie, determinacja. Jeżeli to mamy, jesteśmy w stanie pozyskiwać perełki, możemy sami chodzić, odwiedzać, szukać, możemy pozyskiwać to dostawców perełek. Cała masa od społeczności, od kontaktów. No w naszej społeczności ludzie się wymieniają kontaktami i perełkami. Na grupach naszych często się pojawia perełka do przejęcia, bo ktoś już jest zablokowany, bo się komuś coś trafiło. No trzeba tylko chcieć po prostu. Fajnie, bo to jest właśnie rozmowa o rozwoju, który jest tak istotny i który często ludzie no, pomijają, że to jest klucz, że ludzie często się tłumaczą, że czegoś nie potrafią, a przecież to jest wręcz zaproszenie do działania, że no to w takim razie powinienem to potrafić w przyszłości. I każdy człowiek sukcesu to potwierdza. No i teraz tak. Zaczynamy sobie działać, ty zacząłeś sobie działać w nieruchomościach, osiągałeś pierwsze sukcesy, ale twoja historia to nie jest historia tylko o nieruchomościach, ale też właśnie o marce osobistej, bo ty jesteś człowiekiem, mówiąc w przenośni, zaufania publicznego, można powiedzieć, pokazujesz się publicznie, mówisz o liczbach, otwierasz się, można powiedzieć, na ciosy, no bo da się ciebie znaleźć, odnaleźć, robisz inwestycje, które gdzieś tam podpisujesz swoim nazwiskiem. Więc skąd ten pomysł, że ta marka osobista, no bo tak to się fachowo nazywa, że to jest coś, co jeszcze przyspieszy ten twój biznes? Czemu by nie poprzestać na robieniu tych flipów coraz większych? Trzeba ci było więcej roboty jeszcze. To znaczy, ja bardzo często odpowiadam na to pytanie, bo pytanie, które pada, to jest właśnie, dlaczego ty robisz flipy, robisz sobie konkurencję i tam takie tam. No akurat dla mnie konkurencją nie jest nikt, kto działa poza łodzią.
w Łodzi, ponieważ robię większe kontrakty, no to też już to nie jest dla mnie jakaś tam konkurencja. Zbudowanie społeczności sprawiło, że to ludzie podsyłają mi fajne inwestycje, ale i że ludzie dają kapitał i że razem wspólnie możemy zrobić o wiele więcej, bo jest wiele osób, które nie chce robić, nie ma czasu, albo straciło siły, albo zmieniło plany, więc jeżeli faktycznie ktoś zaufa, no to można zrobić naprawdę bardzo fajną rzecz, czyli przejąć ten kapitał na bardzo fajnych zasadach. Zresztą dzisiaj no po różnych porażkach i Getbacku i Ambergold, no KNF bardzo mocno patrzy na ręce, nie? I to jest tak, że jeżeli my coś zaczynamy, pamiętam, rozpocząłem taką zbiórkę pieniędzy na inwestycje, otworzyłem taką firmę Benton 3 lata temu czy 4 lata temu, puściłem obligacje, no i stwierdziłem, że okej, będę inwestował te pieniądze w nieruchomości. Okazało się, że jest to sprzeczne z prawem polskim, bo w Polsce nie można zbierać kapitału od ludzi w taki typowy sposób i inwestować w akcje oraz właśnie w nieruchomości. Co jest bardzo ciekawe. Od razu KNF przysłał pismo, proszę o przedstawienie informacji, ile pieniędzy zebraliście i co żeście z tym zrobili. Niestety, pierwsza emisja obligacji wyszła słabo, więc te pieniądze dopiero co trafiły na konto i zastanawialiśmy się, co z nimi zrobić. I nic z nimi nie zrobiliśmy na szczęście. I dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, że jak to jest niesamowite, żeby wiedzieć, jak to bezpiecznie robić. Nie? Okazuje się, że jeżeli robisz coś na zasadzie zbiórki pieniędzy, musisz robić to pod alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, tak zwane ASI, albo pod funduszami inwestycyjnymi, które no, są poza naszym zasięgiem, bo są bardzo drogie, ale wszystko ma być za zgodą KNF. Nie? Tak jak na przykład konkurencja robi różnego rodzaju CFI, zbiera pieniążki, wysyła zapytanie do KNF-u, KNF mówi, czy to trzeba robić tak, czy inaczej i dopiero wydaje zgodę, nie? Więc szukaliśmy rozwiązań, które mogłyby być trochę lepsze. No więc znalazła się spółka z o.o. komandytowa, która może pozyskać kapitał za pomocą udziałowców, którzy przystępują do spółek. W ten sposób pozyskaliśmy prawie setkę komandytariuszy, którzy wnieśli ponad 40 milionów do 5 projektów do tej pory. No i dzięki temu mogliśmy zacząć działać i funkcjonować. I to przyszło od społeczności. To przyszło od tej wspaniałej społeczności, którą stworzyliśmy. Gdybym sam działał i załóżmy polegałbym na swoich, nie wiem, 2, 3, 5 milionach, no to mógłbym zrobić transakcję za 2, 3, 5 milionów, no i tam z 10% z tego zarobić. Ale gdy skakujesz na poziom wyżej, uda ci się przejąć kapitał 200 milionów, 300, 500 i 10% ci zostaje, no to jest całkowicie inny wymiar, a pracy jest tyle samo. To nie jest tak, że wziąłeś sobie dodatkową pracę, nie? Bo jak ja robię kamienicę od podstaw, ona mnie tak samo angażuje, jak to, kiedy robię deweloperkę i stawiam ten budynek, czy robię rewitalizację dużego obiektu, nie? Albo robię kilka. To wszystko zależy od tego, jak umiesz delegować swoje obowiązki, bo jak masz fajny zespół, na którym możesz polegać i oni wiedzą, co robić i tę ścieżkę przeszliśmy, no to właściwie tylko dochodzi projekt kolejny. Pytanie tylko, czy jest kapitał, nie? Ja nawet rzuciłem takie hasło i tutaj myślę, że będzie to bardzo ciekawy deal, że każdy, kto przyprowadzi inwestora, dostaje 5%. I to jest najszybsza droga do dorobienia się. Bo jak masz szejka znanego, który ma 100 baniek wolnych i by mógł u nas zainwestować, to 5% jest 5 milionów. Dzisiaj 5 milionów, jakbyś dostał prowizji za polecenie, to kupujesz sobie nieruchomości i lokujesz je na, 8% rocznie. No i okazuje się, że kilkadziesiąt tysięcy co miesiąc ci wpada na konto. Najszybsza droga, nie? Tylko trzeba mieć kontakt do szejka albo gdzieś tam. Już mamy nawiązane. No i prosto, no. Mamy, po co dalej gadać? Przecież mamy już konkretny sposób. Rozmawiamy już z Katarczykami, z Izraelczykami, rozmawiamy z Wielką Brytanią. No, mamy już wiele osób, która otworzyło się, prowadzimy te rozmowy. No, na razie największy inwestor zainwestował 4 miliony, ale gdyby tak skoczyć poziom wyżej na 40 milionów czy 400, no to naprawdę można fajnie zarządzać nieruchomościami, no i każdy tutaj zyskuje. No więc możemy się umówić, że jakby ktoś z internautów przyszedł, to dostaje 4%, a 1% zostawiamy wam. O! No, żeby było na dobre polecenie. Znajdzie szejka, błagam. Okej, to teraz tak przyziemnie do tego podchodząc, bo jak słyszę takie duże tematy, to zawsze mam to pytanie, które miałem też kiedyś, jak bo to, co jest dużym tematem, to głowa decyduje tak naprawdę, nie? Co to jest za dużo? Dla kogoś flip na 100 tysięcy to jest rzecz przerażająca, trzeci zapewne już nie jest przerażający, a piąty to już jest dobra zabawa, no ale potem kolejny temat, kolejny. No i to są takie tematy, których nie robiłem i zastanawiam się, jak zbudować sobie, tak zapytam cię przyjemnie bardzo, jak zbudować sobie tak duże jaja, żeby spać spokojnie, wiedząc, że robisz inwestycje za 40 cudzych milionów.
No, jest to trudne, ale ja zauważyłem, że swego czasu, gdy miałem pożyczone 30 tysięcy i budziłem się zalany potem, tak samo później budziłem się przy pożyczonych 300 tysiącach. Później to samo jest przy 3 milionach, no bardziej się już nie można stresować, nie? Już jak się bardzo stresujesz, to już jeszcze bardziej już nie można, no bo już trzeba było się, wiesz. Oczywiście doświadczenie prowadzi do tego, że odparniasz się. I o ile naprawdę jesteś rzetelny, pilnujesz tego, masz jakieś taką samoocenę, jesteś uczciwy, nie? No, u mnie jest tak, że ja tam coś tam swojego w życiu osiągnąłem i zrealizowałem chyba wszystkie swoje marzenia. No, jeszcze może podróże gdzieś tam czekają. Trochę byłem uziemiony przez dzieci, ale już dzieci dorastają, więc zaraz lecę w świat, będę zwiedzał. Natomiast gdy masz już, czujesz się taki zaspokojony, nie? To jest o wiele bezpieczniej, bo nawet jak przejmujesz kapitał od obcych ludzi, no ty nie jesteś łasy na niego, nie? No bo ja nie wiem, ja akurat nigdy nie chciałem być miliarderem. Nigdy nie chciałem mieć dziesiątki milionów na koncie. To co robię, to tylko po to, żeby skoczyć gdzieś tam poziom wyżej, gdzieś tam zarządzać ciut większym kapitałem, coś tam uszknąć dla siebie, jak człowiek jeszcze ma siłę. Ale to wszystko, co mam, to wystarcza. Więc no jak jeżdżę jednym Maserati, jak jeżdżę dwoma, no to no już więcej, no wiesz, nie? No można się na Bentleya, przepraszam, przesiąść. Nie? Więc tylko na weekendy. Tylko na weekendy. Na co dzień. Albo do filmów. Natomiast to sprawia, że jest to naprawdę wielka satysfakcja. Jeśli można współpracować z ludźmi, jeśli można gdzieś tam pomóc im rozwijać się osobiście, można powiększać ten ich kapitał, swój kapitał, no to jest super sprawa, to daje satysfakcję. Tylko oczywiście ja działalność prowadzę od 23 lat bez przerwy, nie? Gdzie przez pierwsze 4 lata to była dyskoteka, gadżety reklamowe, potem sklep komputerowy, Nupad, potem 14 lat strony internetowe, hosting. No teraz mam 23 przedsięwzięcia, włącznie z tymi deweloperskimi. I to już tak człowieka trochę w tym wszystkim umacnia, uspokaja i sprawia, że jesteś odporny bardziej na stresy. Nawet znowu polecam podcast na Spotify'u. Tam jest bardzo fajny odcinek, jak wychodzić z sytuacji kryzysowych i opowiadam o tym, co może człowieka stresować. Mnie dzisiaj najbardziej może stresować sytuacja, w której jestem po wypadku, jestem tak uziemiony, że tylko ustami mogę ruszać, a tak to jestem roślina. I to jest lipa, nie? To byłoby chyba najbardziej stresujące. Czyli coś naprawdę skrajnego. No, już bym wolał wtedy, żeby mnie tam gdzieś odłączyli od wszystkiego i chyba dla mnie to już nie ma sensu, nie? Bo jeszcze jakbym rękoma ruszał, to jeszcze bym się tam na klawiaturze popisał i tak dalej, nie? Druga sprawa, która mnie najbardziej stresuje, to jest oczywiście krzywda jakiejś bliskiej osoby, dziecka szczególnie, nie? Bo to jest coś, gdzie nie masz wpływu na to, ani mu nie możesz pomóc, ani coś, no niech ci go porwią, niech ci, nie wiem, tam zgwałcą czy coś. No jak byłyby małe dzieci, moje to już duże, to tam no, już się obronią, już jestem spokojny, nie? Wiadomo, że tam gdzieś go może ktoś porwać, wywieźć, torturować i tak dalej, nie? Ale to są takie rzeczy, które gdzieś tam mogą stresować. Wtedy się rodzi w człowieku mściwość i w ogóle tam niedobre emocje przychodzą. I to jest coś, z czym sobie można nie poradzić. I trzecia rzecz to jest taka, kiedy jesteś bezradny, bo na przykład wsadzają cię do paki na 25 lat, nie? Nie wiem, pomyliłeś się w fakturach, nie, VAT-owskich. Dzisiaj za VAT można 25 lat dostać, nie? To więcej jak za morderstwo. Ktoś przypomniał, nie wiem, może tego urzędnika, czy tam kogoś, prokuratora, dofaj. W każdym razie, bo wiesz, jak cię wsadzą na 3 do 8 lat, no to dobra, no to postudiujesz sobie, poczytasz, jeszcze tam możesz się rozwijać, planować i jeszcze jest szansa. Wychodzisz, jesteś innym człowiekiem odmienionym, nie? Bo to jest całkowicie co innego, to jest całkowicie innego gdzieś tam. Ktoś się może pomylić, może to, no to ja nie mówię o przestępstwie typowym, ale mówię o jakimś skutku ubocznym prowadzenia twojej działalności gospodarczej, gdzie jak mówiłem, zrobiłeś coś i nagle się kurczę, okazało, że to jest no niezgodne z prawem, ale żaden pieprzony księgowy z dwóch, które masz, albo mecenas, których masz 10, nie powiedział ci o tym nagle, nie? No i rozkładasz ręce, oni cię... No to są takie trzy sytuacje. I teraz, jak sobie zdajesz sprawę, że wszystko inne to jest radość, to jest można się cieszyć, można podchodzić naprawdę rzetelnie, no to jest coś, co cię motywuje do życia i wtedy no nie ma się co tym stresować. Wiadomo, no, robimy przedsięwzięcia, które też są w jakiś sposób zabezpieczone, bo są na połączone ze spółkami prawa handlowego, no więc no okej, no jak przyjdzie ci zbankrutowanie, to zbankrutujesz, no to potem wstaniesz znowu po raz drugi, trzeci i znowu się odrobisz. Przecież ci milionerzy, którzy są słynni na świecie, to nieraz takie sytuacje mieli, więc przy czym, co by się musiało stać? No musiałoby się stać teraz to tylko tak, że cały świat pada, że gospodarka pada. Wtedy jesteś, to jest coś, na co nie masz wpływu. Ja mam tego świadomość, nie? No ale wtedy jak wszystko padnie, no i padnie ci biznes,
biznes, no to co możesz powiedzieć? No dobra, no czepujesz kurz, idziesz dalej. A tak, no to trzeba intensywnie pracować, dobierać odpowiednich ludzi, być zaangażowanym, no i nie dopuszczać do takich sytuacji, żeby coś miało być nie tak, nie? Trzeba pokazywać ludziom, ludzie ci muszą dawać referencje, ufać i wtedy możesz zrobić jeszcze fajniejsze rzeczy, nie? A dzisiaj naprawdę masa kapitału jest dostępna, bo przecież statystyki mówią, że w ostatnim półroczu ludzie ponad 60 miliardów wyjęli z lokat bankowych, więc gdzie te pieniądze trafiły? Gdzie dzisiaj giełda, ja tam nie wiem, ja mam takie zdanie, że akurat w tej chwili jeszcze nie jest czas na giełdę, nie? Bo nie wiadomo, w którą stronę pójdziemy. Może za kwartał już będzie o wiele fajniej i byłbym spokojniejszy, nie? Ale właśnie nieruchomości to były takim spokojnym motywem do lokowania kapitału, więc no jest co kupować, jest co sprzedawać. Dzisiaj masa ludzi będzie chciała wyprzedać nieruchomości, bo pół roku wszystko stało, więc może i okazje się będą trafiać. No to z tych takich przyziemnych rzeczy, to klasyczny problem, jak mieć ekipy remontowe, bo ty musisz ich mieć jeszcze więcej, skoro teraz budujesz tak naprawdę. Przy flipie to już spędza też ludziom sens powiek, że to jest taki najgorszy element w całym tym. Ja też jak myślę o flipie, no to właśnie to jest jedyne takie, nie, fachowcy, nie, tylko nie to, bo tam notariusz przyjść, obejrzeć tam, zaklepać, czele, spoko, ale potem przyjdzie fachowiec i jak on zrobi kibel, to po prostu wszyscy będziemy przez tydzień płakać, poprawiając własnoręcznie. No i do tego potrzebne są szkolenia z tego, jak sobie radzić w tym. Zapraszam serdecznie, mam taki panel dotyczący właśnie tylko remontowania, bo tam okazuje się, że każdy, że co drugi flipper ma problem z ekipą remontową, żeby znaleźć. No ja też teraz przeciągałem dwie ekipy remontowe, przy czym no, są pewne procedury, są pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, czyli odpowiednia weryfikacja, umowa, a później w trakcie pilnowanie. No, ja podczas procesu remontowego wyróżniam 14 krytycznych momentów, przy których trzeba być na mieszkaniu, aby zweryfikować ekipę remontową, tak żeby nie popłynąć. Nie? Bardzo charakterystyczne 14 momentów. Teraz jeżeli jesteś i pilnujesz, no to raczej tylko jeden mały etap może ci się wysypać, a resztę akceptujesz na bieżąco. No, oczywiście warto mieć dobrze spisaną umowę, dobry formularz i wziąć tą ekipę wcześniej, żeby pokazać jej przykładowe mieszkanie wzorcowe i powiedzieć: słuchaj, tak nie chcę, żeby było, chcę, żeby było tak. Czy ty masz tego świadomość? No, mam świadomość. Okej, no to robimy dotąd, aż to zrobimy. Odpowiednie zapisy potem sprawiają, że trzeba to wyegzekwować. No i to, co jest najważniejsze, rozliczanie, czyli nie dajemy pieniędzy ekipie remontowej całej od razu, a jeżeli płacimy zaliczkami, to tylko część, a gro pieniędzy musi zostać na koniec, żeby oni byli zmotywowani, żeby chcieli się dogadywać, bo jak są pieniądze wypłacone, no to porażka po całości. Ja szukam ekip remontowych, testuję je i to inaczej wygląda przy małych mieszkankach, bo to po prostu z ogłoszenia i po prostu ze zwykłej rekrutacji albo z polecenia, bo ja mam wielu zaprzyjaźnionych remontowców, którzy po prostu dzwonią, oni przyjeżdżają i robią. Ale przy tych dużych projektach to inaczej to wygląda, bo tam to wiesz, tam już jesteś typowym deweloperem. Wyróżniamy dwa rodzaje deweloperów. Takiego, który ma swoje ekipy budowlane i one przychodzą i budują. Ale w dużych przypadkach to jest tak, że deweloper po prostu ma generalnego wykonawcę. Generalny wykonawca ma podwykonawców, zleca to i z głowy, nie? Więc ja jako deweloper dzisiaj, gdy na przykład budujemy na Kilińskiego 12 teraz apartamentowe z 85 mieszkań premium, słoneczne tarasy, to oczywiście to wszystko ze wspólnikiem Tomaszem Górą i w ogóle on tam operacyjnie wszystkim zarządza. Ja bardziej prezesuję, więc podejmuję jakieś tam decyzje, podpisuję papiery, akceptuję, okej. Okay. Ale operacyjnie to on tam zasuwa. No to wygląda to tak, że ogłaszamy konkurs na generalnego wykonawcę. Przychodzą duże wykonawcze firmy. Mostosta, ale przychodzi Strabag, przychodzi Skańska, czy inne firmy budowlane. No i wybieramy, która jest najbardziej konkurencyjna i jedziemy. No i tak teraz na przykład współpracujemy ze Strabagiem. No i oni są niesamowici. Na wiszących ogrodach ostatnio generalnego z Katowic żeśmy przepędzili, po prostu złożył broń, uciekł, teraz on tam próbuje się szamotać, majtać. No, złożyliśmy doniesienie na prokuraturę, że po prostu oni świadomie chcieli wyłudzić pieniądze, potem się poddali, tak jak te chińskie firmy na autostradach, jeszcze teraz jakieś problemy robią, więc ścigamy ich po całości.
no i odczują nasze piętno na pewno. Na pewno już nie będą nigdzie robić żadnych robót, ale jak ktoś jest rzetelny, przychodzi, robi, faktycznie no to tylko są specjaliści, to są kierownicy budowy, to są inżynierowie, którym ty płacisz i wynajmujesz, ale sam, no to zarządzasz tym, więc jeżeli dobrze zarządzasz, no to w ten sposób można się bawić i można robić takich 10 inwestycji i 20, to trzeba mieć tylko odpowiedni zespół, nie? Mhm. No to pojawia się pytanie teraz z drugiej strony, bo najpierw pytałem z jednej strony, czy da się jeszcze robić flipy, czy nie jest za ciasno, a teraz z drugiej strony, czy w ogóle ludzie będą potrzebować tyle mieszkań, bo budujecie, stawiacie. 2020 to tak wyglądał jako rok deweloperki, pomijając tam, że rok pandemii truksieli się gęsto, ale no to wszędzie wszystko się budowało i to tak każdy zwracał na to uwagę, więc pytanie, czy w ogóle będzie komu te mieszkania sprzedawać tak. jeszcze? Ja kocham liczby i już mówię to na liczbach. Heritage Real Estate wypuścił taki fajny raport przy współpracy z Think Tank. Można sobie wygooglać to wszystko. W 2018 roku donosili, że 2 miliony 100 tysięcy mieszkań brakuje w Polsce. Oczywiście deweloperka nie śpi. Działają, chociaż trochę trudniej, bo coraz trudniej o dobre działki. Więc na pewno będzie spowolnienie, tym bardziej, że w tym roku trochę deweloperów odpuściło i wycofało się z nowych projektów. Ale jak spojrzymy na miniony rok, czyli 2020, jak spojrzymy, to okazuje się, że to faktycznie był rok deweloperki i ponad 220 tysięcy oddanych nowych mieszkań. Gdzie historycznie powracamy do czasów gierkowskich, komunistycznych, gdzie tak na Akord dodawano wtedy te mieszkania i od tamtych lat aż tyle nie zostało wypuszczonych na rynek. Ale nawet jeżeli 200 tysięcy oddajemy rocznie, to no potrzeba 10 lat, żeby zaspokoić popyt, bo mamy deficyt, jeżeli brakuje 2 miliony 100 tysięcy mieszkań. Więc przez 10 lat jeszcze będziemy mogli zarabiać na wzrostach wartości, będziemy mogli inwestować w nieruchomości i jeszcze ten popyt będzie niezaspokojony. Jak popyt jest niezaspokojony, to co się dzieje? Ceny rosną. Ponieważ wielu inwestorów, wielu chętnych staje przy drzwiach i licytują się. Do kiedy się będą licytować? To ona przestanie im się opłacać. Kiedy im się przestanie opłacać? Wtedy, kiedy stopy zwrotu będą niskie. Jakie mamy stopy zwrotu teraz? 8% to jest taka przyjęta dla Polski, w Warszawie 5-6%, więc jak będzie połowa tego, czyli gdzieś tam, tak jak we Włoszech, my mieszkaliśmy w apartamencie 80 metrów, pięcioletnim bloku z garażem podziemnym, windą, apartament warty bańkę, a facet zarabiał 2200 w przeliczeniu na Polskie, co dawało 26 tysięcy zysku rocznego, to była 2,6% stopy zwrotu, nie? Jeżeli dojdzie do czegoś takiego w Polsce, no wtedy inwestorom nie będzie się chciał inwestować, bo takie stopy zwrotu będą osiągać w innych miejscach, a takie osiągnięcie jest możliwe tylko w dwojaki sposób. Stopa zwrotu to jest zyski roczne do zainwestowanego kapitału. No więc mamy dwa czynniki, albo czynsze, które są i tak na niskim poziomie, albo ceny nieruchomości. I jeżeli ceny nieruchomości wzrosną dwukrotnie, to stopa zwrotu spadnie dwukrotnie, czyli jeszcze mamy potencjał wzrostu cen do dzisiaj dwukrotny. A więc jeżeli na przykład w Katowicach kupujemy nieruchomości po 6 tysięcy, będziemy kupować po 12. Jeżeli sprzedajemy po 9, będziemy sprzedawać po 18 wyremontowane. I niektórzy mówią o rany, bańka na rynku. Nie, nieprawda. Żadnej bańki nie było. To, co tam było tutaj mówione i to, gdzie bardzo często twój gość, trader mówi, że już wyprzedawać, uciekać, wiadomo, on tam ma interes, bo wszystkich na giełdę chce przeciągnąć, że tak powiem. Ale ja już od dawna mówię, spójrzcie sobie na taki fajny artykuł bańka na rynku w portalu Forsal. Czyli wpisujemy do Google Forsal bańka na rynku nieruchomości. I okazuje się, że jest porównanie światowych miast. I tam Sydney, Singapur, Paryż, Londyn. To są miasta, gdzie faktycznie są bańki na rynku nieruchomości. A zjedź tam niżej w notowaniach, na zielono świeci się Polska jako kraj niedoszacowany, gdzie jeszcze te ceny nieruchomości nie są przeszacowane, gdzie jeszcze im wiele brakuje. Ja chciałbym zauważyć, że ceny mieszkań wzrosły ostatnio dosyć mocno. Ze względu na to, że po ostatnim kryzysie od 2010 do 2016 był przestój. Wszystko szło w górę, a ceny nieruchomości nie, więc w ostatnich 4 latach te ceny po prostu podgoniły. Natomiast to się działo tylko w mieszkaniach, bo żadne bloki, działki, domy jednorodzinne nie szły w górę. A jeżeli patrzymy sobie na bańkę i na to, co się dzieje w innych właśnie państwach i tych słynnych miastach, to tam patrzy się na wskaźnik cen domów. A wskaźnik cen domów w Polsce w ogóle nie szalał przez ostatnie 10 lat. Więc tu w Polsce nie ma jeszcze bańki i jest jeszcze bardzo duży potencjał wzrostowy, jeśli chodzi o ceny. Mhm.
Okej, no to jest pocieszające. Zresztą, no, nawet faktycznie jak się porówna, czy się pogada ze znajomymi, którzy mieszkają gdzieś tam w Niemczech, w Anglii i tak dalej, no to widać. Czy nawet w Hiszpanii, gdzie no nie uchodzi to za kraj jakiś taki turbo bogaty, no to jednak te nieruchomości są faktycznie droższe niż w Polsce, a Polacy też, dochód Polaków rośnie powoli, no ale jednak konsekwentnie, więc no faktycznie wydaje się, że tu jeszcze jest pole do popisu, a nawet ja sobie na to tak patrzę bardzo, bardzo przyziemnie, że no moim zdaniem, oczywiście każdy ma tam swoje życie, no ale moim zdaniem lepiej by było za pół ceny kupić takie samo mieszkanie w Warszawie niż analogiczne w Anglii, bo Polska jest lepszym krajem po prostu pod większością względów, więc pytanie, czy iluś ludzi spoza Polski też może tak pomyśleć? Uważam, że tak. No ale dobra, to idziemy dalej. No to tak, ludzie, którzy mają obawy przed nieruchomościami, jeszcze wysuwają inny argument, to myślę, że też warto rzucić ten temat, czyli ten słynny podatek katastralny, który w różnych miejscach Europy jest, u nas go nie ma, no ale ten temat wraca jak bumerang, że w końcu, prędzej czy później wprowadzą taki podatek, że się nie będzie opłacało w ogóle mieć nieruchomości. Nie wiem, czy się będzie nie opłacało, zobaczymy. To jakby inne kraje też pokazują, że wszystko zależy od rynku i różne rynki różnie się zachowują. Ja o tym podatku to już słyszę od lat i zazwyczaj zacząłem odpowiadać, wprowadzą go, to będziemy się zastanawiać. Natomiast polski przedsiębiorca tutaj raczej zrobi bardzo jedną ważną rzecz, a mianowicie jeżeli on podroży koszty prowadzenia biznesu, bo będzie to dla nas jako inwestorów poniekąd utrata części majątku zabranej przez państwo, a więc tracimy coś, nawet trzeba to nadrobić. Będzie to skutkowało wzrostem cen. Czyli jeżeli ja tracę, a niestety wielu Polaków zostanie postawionych przed faktem następującym. No, mieliśmy nieruchomości, ale mamy też kredyty. Rząd wprowadził podatek, przestało nam się opłacać. No ale nie możemy tego sprzedawać, chcemy zarabiać, więc co trzeba zrobić? No trzeba podnieść czynsze. I będzie to skutkować tym, że docelowo zapłacą za to ostatecznie konsumenci, czyli wynajmujący, czyli ludzie, którzy po prostu korzystają z tych nieruchomości. No nie będą to jakieś tam wielkie wzrosty, bo to zależy, no jak to... No, jak to zostanie wprowadzone i na jakich zasadach, no ale nawet jeżeli ktoś mi kradnie 10% albo 20%, no to staram się odbić i podwyższam to o 10-20%. Jeżeli czynsze do tej pory nie wzrastały, bo za bardzo nie wzrastały, płaciliśmy 2000 zł za wynajem mieszkania, to będziemy płacić 2200 albo 2400. No tak tym to będzie skutkować, tym bardziej, że zauważmy, że najniższa krajowa rośnie, że standard życia się polepsza, że więcej mamy tego kapitału, że trochę lepiej nam się żyje, no a więc myślę, że i czynsze również będą szły w górę. Okej. Czy ktoś, kto flipuje, inwestuje w nieruchomości, powinien mieć firmę, czy powinien to raczej robić na siebie, na swoje nazwisko? No i słuchaj, tutaj oczywiście trzeba mieć zarejestrowaną działalność, taką czy inną, w postaci spółki albo działalności gospodarczej. No tutaj ustawa o wolności prowadzenia działalności gospodarczej z 94 roku, ona mówi o tym, że jeżeli robisz coś na własny zarobek i robisz to systematycznie i powielasz, no to musisz to mieć zarejestrowane i nie ma możliwości zarabiać nie wprowadzając podatków, więc o to tutaj chodzi. Jednego flipa na swoje nazwisko można zrobić, a potem już idziemy i wybieramy albo spółkę prawa handlowego, albo spółkę osobową, albo działalność gospodarczą. No to jest szeroki temat. Wiele osób promuje tutaj spółki z o.o. pod tym względem. Ja do niedawna promowałem spółki z o.o. komandytowe dla zaawansowanych projektów, no ale dzisiaj poniekąd ta spółka no, straci sens, bo wchodzą nowe przepisy i dodatkowe opodatkowanie. Dodatkowe, zaznaczę, że to nie jest tak, że nie płaciliśmy w związku z tym podatków, tylko dodatkowe jeszcze opodatkowanie będzie. Natomiast jeżeli by ktoś chciał moje zdanie znać na ten temat, czy spółka z o.o., czy działalność gospodarcza, to mam na YouTubie taki 20-minutowy wywód, bo uważam, że spółki z o.o. to są spółki dla wielkich projektów, gdzie jest wielkie ryzyko, albo dla malutkich przedsięwzięć, gdzie nie chcemy płacić ZUS-u, a ten kapitał chcemy wyciągać w różnoraki sposób, albo fakturą, albo wynagrodzeniem dla członka zarządu, ale takie wynagrodzenie dla członka zarządu po 85 tysiącach złotych wyciągniętych wpadamy w drugi próg podatkowy, już się przestaje być opłacalne, więc jeżeli ktoś ma
małą, drobną działalność można tak robić. Natomiast przy flipach to często po jednym flipie już tracisz sens tej spółki z o.o., bo okazuje się, że ciężko wyciągnąć pieniądz, duże podatki, za dużo kombinowania, więc proponuję albo spółkę osobową jakąś, albo właśnie działalność gospodarczą zarejestrowaną na własne nazwisko. Chociaż oczywiście jest wiele wyjątków i tam na tym filmie ja tam opowiadam, jakie są wyjątki, bo różnie może być, nie? Komu się może opłacać prowadzić działalność gospodarczą bez VAT-u, nie przekracza tego progu zwolnienia podmiotowego, bo jest na przykład architektem i nie przekracza obrotu 200 tysięcy, więc lepiej mu jest być, nie być VAT-owcem i mieć niższe ceny dla docelowego klienta, ale jakby zrobił jednego flipa, to już mu się to wszystko psuje. Więc lepiej wtedy flipy faktycznie robić na działalności gospodarczej, na spółce prawa handlowego, czyli spółce z o.o. na przykład. No tam przy flipie, jeżeli ktoś faktycznie kupuje, sprzedaje, to ten obrót dość szybko tak przekracza. W zasadzie jednym flipem można to zrobić. No dobra, a jaki masz teraz po latach i doświadczeniach nie tylko swoich, ale też setek twoich kursantów podejście do dźwigni, do tej klasycznej dźwigni bankowej, bo to mnie zastanawiało, bo właśnie w jednym z filmików, które wrzuciłeś na swój kanał pod koniec ubiegłego roku, tak delikatnie uszczypnąłeś jednego z konkurentów, że zachęcał, żeby z konkurentów i przyjaciół jednocześnie, ale nie chcę powiedzieć za ciebie, więc może sam dopowiesz, natomiast sugestia była taka, że no, ludzie, którzy kupowali te nieruchomości na wynajem, na kredyt, no to teraz mogą mieć problem. No tu się przepychamy z tym Jakubem cały czas, bo on uważa, że flapowanie jest lepsze, czyli kupić, wynająć, kup to w kredycie, zadłuż się nawet na 15-20 lat, kurczę, ja nie mam pewności, czy Polska będzie za 20 lat, a on każe się ludziom zadłużać, nie? Więc mam tu zdanie całkowicie przeciwne, no i mamy teraz sytuację, gdzie wszystko wyszło na jaw. Ja cały czas mówiłem, jak kupujesz nieruchomości pod wynajem, kup to za gotówkę, nie miej stresu. Tak jak dzisiaj, no ja mam w Bydgoszczy nieruchomość, gdzie mieliśmy kwatery pracownicze na 100 osób, i teraz część Ukraińców wyjechała, no i mamy połowę przychodu, nie? I ja nie mam stresu. No wiem, że jest ciężko, jest połowa przychodu, ale gdybym miał płacić kredyt, no to bym miał niezłą straczkę. I teraz tak samo ci, którzy mają mieszkania pokupowane w kredycie, pokupowali to na wynajem krótkoterminowy czy długoterminowy, a najemców nie ma albo trudniej jest, no to w tej chwili jęczą, ponieważ mają przepływy ujemne. No ile można mieć te przepływy ujemne? Dokładasz 1000 zł, pracujesz na etacie, to ci zżera. Jak masz takich mieszkań 10 i teraz masz na minusie minus 10 tysięcy, no to musisz za to zapłacić. Więc jakby moja strategia, którą można zobaczyć pod adresem najlepszastrategia.pl, ona tłumaczy, że fajnie jest mieć pakiet mieszkań na wynajem, ale kupione za gotówkę. I wtedy cokolwiek się dzieje, możesz spać spokojnie. Więc tutaj, okej, do flipowania, gdzie masz krótki czas, kiedy szybko możesz się pozbyć tej nieruchomości, możesz zaciągać kredyt, możesz bazować na tej dźwigni finansowej i pozbierać się tym, ale jak jest to długofalowo i nie wiesz, jaka będzie przyszłość, no to jest to duże ryzyko, gdzie kryzys tak czy inaczej wcześniej przyjdzie. To, co mieliśmy teraz, to jest taki pseudokryzys trochę wymuszony, więc ten jeszcze duży kryzys to pewnie i tak przed nami. Więc wcześniej czy później znowu, nie wiem, czy za rok, za 5, za 10 lat będzie ta sama sytuacja. No i pytanie, jak wtedy będziesz do tego podchodził i czy to nie będzie zbyt wielkie ryzyko. Ja tylko pod tym względem, nie? Bo przecież przy tych dużych naszych projektach my też się posiłkujemy kredytem deweloperskim, który jest dla nas dźwignią finansową. Wiele osób mówi, a po co ty zbierasz kapitał, abyś do banku nie mógł pójść? No my idziemy, ale najpierw trzeba mieć 30% wkładu własnego. 30% wkładu własnego często to jest 10 milionów. Więc musimy uzbierać 10 milionów od inwestorów, potem idziemy, dostajemy 30 milionów od banku i robimy coś naprawdę wielkiego. I to jest ta dźwignia, która sprawia, że te 10 milionów pracuje o wiele bardziej efektywnie, niż gdyby było bez dźwigni. Więc dla mnie dźwignia jest super sprawą, tylko wolę podchodzić do tego z dystansem, nie? Ciekawi mnie przy tych wszystkich ambitnych wizjach, przy tym, jak to wszystko idzie do przodu, gdzie się widzi Wojciech Orzechowski za 10 lat? Ja myślę, że już się za 2-3 lata widzę. My mamy taki projekt właśnie 100 kamienic i mamy taki zamiar rewitalizować kamienice, szczególnie w Łodzi, bo to jest nam bliskie miasto i tam jest masa rzeczy do rewitalizacji, tak jak tu w Katowicach zresztą, ale mamy przychylność urzędu miasta, mamy dobre warunki tam, tam mamy blisko, więc możemy pilnować. No i tak żeśmy sobie założyli, żeby zrobić 100 takich transakcji, nie? 100 obiektów kupić, wyremontować albo wybudować od nowa, albo
albo zrobić jakiegoś flipa, no dążymy sobie do tego, natomiast wcale dla mnie to nie musi być 100, 10 już jest fajnie. Skeszowanie tylko tych projektów, które mam, sprawia, że wyskakuję jeszcze na poziom wyżej i te przepływy pieniężne są fajniejsze. Ja to wykorzystuję na różnego rodzaju sposoby. Założyłem fundację, Fundacja Lepszego Życia. Zapraszamy do wsparcia i tam staramy się nieść ludziom pomoc, tam staramy się robić różne inne dobre rzeczy, ewangelizować, uświadamiać ludzi w pewnych kwestiach edukacyjnych, finansowych i takich duchowych. Teraz chyba tam mamy z 5000 sztuk Pisma Świętego do rozdania, więc no, mamy wiele misji. Ja bardzo chciałbym te misje realizować, pomagać ludziom, wspierać ich, odmieniać ich życie i to jest mój cel, nie? A oczywiście, jeżeli będę miał większy kapitał do dyspozycji i ten kapitał lepiej będzie dla mnie pracował i przynosił większe przepływy pieniężne, to będziemy pomagać jeszcze większej liczbie ludzi, bo dla mnie to no nic więcej nie trzeba. No, mam dom, mam mieszkania, mogę jeździć za granicę, mam samochody, które pięknie się prezentują. No nic mi więcej nie trzeba. Nie ma, dzięki Bogu jestem zdrowy, wyzdrowiałem, mam dzieci, które dorastają, jestem szczęśliwy. Mam nowe perspektywy na życie, więc no naprawdę nic mi więcej nie trzeba, a gdy ludzie przychodzą, wracają i mówią: Wojtek, dzięki, pomogłeś mi, coś tam odmieniłeś, nawet ty wspomniałeś, że przeczytałeś tą książkę i od razu spróbowałeś tam coś flipować, było trudno, tak czy inaczej, ale na pewno ona pozostawiła jakiś ślad i jest ci o wiele łatwiej podejmować decyzje czy zwracać uwagę na pewne rzeczy, więc jak ludzie wracają i te rekomendacje przynoszą, ja jestem szczęśliwy, więc chciałbym dalej tutaj gdzieś tam tą markę tworzyć, pomagać ludziom, podwajać ich kapitał. Teraz otwieramy taką spółkę crowdfundingową, gdzie będziemy szli właśnie w kierunku małych funduszy inwestycyjnych i zarządzania tym kapitałem, a jednocześnie też pokazywania, jak na małych, drobnych rzeczach można, od tego, od czego można startować, nie? Od czego można startować, a później gdzieś tam przejść przez tą ścieżkę, gdzie ja szedłem. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo nie wszyscy wiedzą, raczej z takimi książkami jesteś kojarzony, ale jesteś autorem też książek na trochę inny temat, tak, o którym tutaj między wierszami wspomniałeś, czyli książek bardziej religijnych. Więc chciałem cię zapytać, czy religia ci pomaga w biznesie jakoś, czy może przeszkadza i trzeba było sobie coś przerobić w głowie? Pytam na przykład pod tym kątem, że wielu ludzi na przykład uważa, że no, nie podoba się Bogu, że się zarabia duże pieniądze, że się człowiek cieszy życiem. Jest część ludzi, którzy tak to interpretują i widzę, że to, no znam osoby, które sobie najpierw potrzebują jakby to tak przerobić w sobie, żeby dopiero się otworzyć na możliwości. Zachęcam do czytania Pisma Świętego, bo tam jest masa bohaterów w Starym Testamencie i w Nowym zresztą też, którzy byli bogaci, którzy mieli niesamowite majątki. Przecież jest mowa o Hiobie, który miał tyle kapust, no nie, tam więcej zwierząt miał, nie, on tam miał nie kapustę, tylko zwierzęta, nie, czyli po prostu no, owce i kozły i wielbłądy, no i tam diabeł chciał go przetestować, wszystko mu zabrał, a on nie wyrzekł się Boga, tylko był wierny mu do końca, a Bóg mu potem jeszcze pobłogosławił o wiele więcej, miał masę majątności. Król Salomon, 1000 lat przed narodzinami Jezusa, który postawił Bogu największą świątynię i najlepszą, no to był, jak Pismo Święte, człowiek tak majętny i tak mądry, jakiego króla do tej pory nie było, nie? I Bóg mu w tym błogosławił. No tam trochę przegiął, trochę, bo miał 700 żon, no to już w ogóle, nie? Sobie pozwolił facet troszeczkę na za dużo i tu Bóg mu powiedział, że on zbłądził, czyli Pismo Święte... Do 500 by przeszło, ale już przesadzam. Pismo Święte wskazuje, w którą stronę powinniśmy iść, jakichś wzorców się uczyć. Ja na tych wzorcach bazuję. I dla mnie jest to niesamowita pomoc, bo Bóg pokazał mi wskazówki, dał przykazania, które możemy przeczytać w 20 rozdziale w Księgi Wyjścia, gdzie na górze Synaj Mojżesz dostaje te przykazania. I Bóg mówi: słuchaj, przestrzegaj tych przykazań, a będzie ci się powodziło w życiu. Tam potem wiele fragmentów, cały czas jest odniesienie, nie? Tylko pilnuj się tego, a nie będziesz musiał płacić za skutki swoich głupich postępowań. Czyli tam nie zabijaj, po prostu nie kradnij. No i tam wiele różnego rodzaju innych, tak, nie kłam, nie pożądaj. I to sprawia, że jeżeli się trzymasz pewnych wartości, to nie musisz potem płacić, nie? Za to. Nie musisz się zastanawiać, nie musisz się martwić. Nawet jak ktoś przychodzi do ciebie i mówi: ale ty jesteś zły, a no to udowodni, no to idziesz do sądu. Jesteś spokojny, bo w sądzie jesteś w stanie się wybronić, nie? Ja też przez sądy byłem targany i tak dalej i zazwyczaj wychodziłem suchą ręką, bo
miałem te wartości, na których bazowałem. I dla mnie to jest niesamowite, mocno mi to pomaga. I jeszcze jest obietnica, że jeżeli przestrzegamy tych przykazań, jeżeli przestrzegamy tych wartości, to Bóg jest z tobą, prowadzi cię i ci błogosławi. I ja w swoim życiu dostrzegam te błogosławieństwa, kiedy naprawdę mam krytyczne sytuacje. Mogę się zwrócić do mojego ojca i powiedzieć: Panie Boże, no pomóż, ratuj, ja już tu nie mam wyjścia. A on wtedy przychodzi jak dobry ojciec, taki ziemski, i on się wstawia za mną, nie? Często, no nie wiem, jak tam macie doświadczenia z rodzicami, ale często rodzice nasi się wstawiali za nami, albo ojciec, albo mama, albo gdzieś tam jeździli, załatwiali, a to na studiach, a to w pracy, albo w szkole, albo coś. A tu, jak mamy wszechmogącego, miłosiernego Boga, który jest niesamowity, to patrzcie, jakie mamy niesamowite wsparcie, no nie? Oczywiście on tam, to jest tak, że no, robi to, co jest dla nas najlepsze, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy tutaj w królestwie, kurczę, diabła, ciężko nam tutaj, że nie zawsze jednak jest wszystko zgodne z wolą Boga, że nie zawsze ta odpowiedź przychodzi natychmiast, że nie zawsze jest to dobre, co my sobie wymyślimy. Trzeba być cierpliwym w związku z tym, nie? Więc ja myślę, że bazując na tym wszystkim, jest super. I jakby ktoś chciał więcej coś poznać na ten temat, to możemy dać wszystkim internautom prezent w postaci audiobooka mojej książki, właśnie tej, gdzie nie mówię o nieruchomościach, tylko raczej w sprawach duchowych. Książka ma tytuł Bliżej Boga Być, jesteśmy też na Facebooku, a audiobooka dla wszystkich internautów swojego kanału można ściągnąć pod adresem marzeniemamoc.pl, gdzie też nawiązuje do modlitwy i do tego, jak wielką siłę ma modlitwa, nie? I jak może pomóc. Więc to jak najbardziej, nie? Fajnie, to w ogóle fajnie, że masz jaja, żeby o tym mówić, bo wielu ludzi unika tematów religijnych i politycznych, bo to zawsze jakiś element ryzykowny jest, no ale jednak jak się ma wartości, to się je ma. O, jeszcze jeden prezent, bo w ogóle nawiązałem do najważniejszej pozycji, czyli Pisma Świętego, którego być może nie masz albo masz i nie czytałeś. Każdy, kto nie ma Pisma Świętego, a chciałby postudiować i otrzymać w prezencie, dawajcie, piszcie, Fundacja Nasza zafunduje i jeszcze przedstawi kurs, jak studiować takie pismo, więc być może ktoś odmieni też swoje życie dzięki temu. Wystarczy napisać i macie kolejny prezent, nie? Na ile damy pod filmem? Super. Damy wszystkie namiary. Fajnie. No to jeszcze mam takie jedno pytanie, bo skoro, no właśnie, jak jesteśmy w królestwie diabła, to ja to teraz przerzucę na to taką przyjemność życiową, czyli codzienne życie przedsiębiorcy, a konkretnie, może nie codzienne właśnie, taki największy twój błąd albo wtopa, porażka, coś takiego, że udało ci się koncertowo zawalić, dzięki czemu inni będą mogli nie zawalić, słuchając twojej historii. Ci, którzy, ta grupa nielicznych ludzi, którzy się uczą na cudzych błędach, a nie potrzebują czekać na swoje. Ja myślę, że te błędy, których ja doświadczyłem, to jest raczej wszystko związane z niedokładnością. To znaczy, dałem się wpuścić jako niedoświadczony człowiek w maliny przez ekipę remontową nieraz i zjadłem na tym zęby. Kupiłem nieruchomość, która była bublem, więc stworzyłem listę 60 cech nieruchomości, które mają tobie pomóc jako laikowi w wyborze, przepraszam, tej nieruchomości. Część w moich książkach tych cech jest opisana. Czyli mamy wiele checklist, mamy wiele... Ja robię za modelkę. Mamy wiele wskazówek, gdzie na moim doświadczeniu można bazować, nie? Dałem się wpuścić w maliny, gdzie wszedłem w spółkę, gdzie umowa spółki była źle skonstruowana 20 lat temu, a później zapłaciłem za to, bo wspólnik, który nas wykiwał, nie poniósł za to odpowiedzialności, ponieważ on przefakturował cały towar na swoją firmę, a prokuratura powiedziała, no ale w umowie nie było zapisu, że on tak nie może. Dzisiaj no to są zapisy, że wspólnik może decydować tam do transakcji do 10 tysięcy, nie? Albo do 100 tysięcy. A on się wykręcił tym, że on ten towar w dobrej wierze przefakturował na swoją firmę po to, żeby sprzedać ją dalej, no ale tamta firma mu nie zapłaciła, więc on nie zapłacił naszej firmie, nie? No i tak polegliśmy. Więc to jest niedokładność, to jest niewiedza, nie? No niestety za niewiedzę się płaci. Opowiadałem wam dzisiaj tu przed tym, że dałem się nabrać na święta, trafiłem w internecie na fajną koparkę, taką metr wysokości, która kopie faktycznie doły 12-kilowa, gdzie tam dzieciak może wsiąść i karuzele się robi. No ale nie doczytałem już, że
właściwie ten model to nie jest dostępny, ale dostaniecie Państwo model 1-24. Oczywiście to na portalu zagranicznym po angielsku, więc a nie czytałem, mówię, dobra, przecena z 1000 na 180, więc kupuję. No i przyszła taka malutka kopareczka, nie? Więc to jest wszystko niewiedza. Przyszedł mój syn i mówi, tato, to ty nie wiedziałeś? Ja mówię, synu, no ja nie robię tych transakcji na zagranicznych portalach, to no to nie wiem, a no widzisz, trzeba było zapytać. I to jest to. Zawsze pytaj mądrych. Jeżeli chcesz dotrzeć tam gdzieś, gdzie masz marzenie dotrzeć, to zobacz, kto tam był i zapytaj go, jak on tam dotarł, niech ci wskaże. No taka jest moja misja, nie? Żeby pokazywać ludziom te ścieżki, żeby pomagać. Więc te największe takie wpadki to po prostu przez to, że człowiek często sam chce na własnych błędach, że do końca nie wie, że nie wie jak, więc no to, to może kosztować, nie? Fajnie, to na wiedzy, ale mamy tu jeszcze jedno pytanie klasyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia? Słuchaj... Szczepionka, to za darmo. Szczepionka. Nie, to z takich rzeczy do 100 zł, jakie patrzę, to statyw na telefon ostatnio kupiłem, nie? Ale z takich bardziej wartościowych wpadłem ostatnio do Empiku i zobaczyłem zarąbiste czasopismo Strefa Nieruchomości. 27 zł, nie? Jeszcze książka coś była dodana. Coś kojarzy. A tak na serio, to faktycznie kupiłem sobie atlas 30 najfajniejszych miejsc na świecie. W Empiku chyba tam 60 parę złotych kosztował. Często bazujemy na tych vlogach, blogach i internecie, a jednak coś drukowanego jest coś niesamowitego. I te piękne obrazki, te piękne miejsca, one zafascynowały mnie, żeby jeszcze tam być. Zmotywują do tego, żeby jeszcze gdzieś pojechać, żeby jeszcze coś zrobić. I to jest coś, co dało mi kolejny cel, czyli być w tych miejscach, gdzie jeszcze nie byłem. I myślę, że to motywuje do działania, ale to też pokazuje, jak piękny jest świat i jak można z niego fajnie korzystać, nie? Super. To ja ci dziękuję w imieniu swoim, ale też wszystkich naszych widzów za bardzo dużo treści. To jest w ogóle fajne zawsze, jak się z tobą gada, że można gadać o konkretach, że to nie są coachingowe rzeczy. Nie żeby coachingowe rzeczy były złe, ale myślę, że w temacie nieruchomości dość ważne jest, żeby poruszać się po realiach. A propos realiów, książka Wszystko o flipach jest dostępna z linka pod tym nagraniem, zresztą z mapą myśli, wideoomówieniem. Widziałeś, że zrobiliśmy mapę myśli, wideoomówienie do tego? Tacy jesteśmy, chytrzy. Także to jest, no ale mówiłeś, że trzeba to się wyróżniać i być ponadprzeciętnym. Tak jest. No to, tak, to działamy. Więc mam dla ciebie dwa prezenty w podzięce. Jak już tutaj czarno-złote książki chodzą w tym aucie, to 48-godzinna doba, twoja pewnie ma tyle albo i więcej. Dziękuję serdecznie. Masz audiobooka? Ja lubię słuchać audiobooka. Nie mam niestety. A mogę zrobić audiobooka z tej książki? Ty przeczytasz, tak? Nie mam człowieka, który pięknie to przeczyta i będziemy mogli, ale to podejmiesz decyzję spokojnie. Okej, okay, bo kiedyś robiliśmy testy, to było 5 lat temu i wtedy bardzo słabo schodziły audiobooki. Może już się coś zmieniło, to tak specjalnie mówię. Ale to nie musisz zainwestować, żeby... ja to zrobię za ciebie i podzielimy się zyskami. To jest do zrobienia, jak najbardziej. Widzisz, jak wszędzie ja chcę mieć swój interes. I to jest właśnie to. Brakuje na pieniędzy, także inwestor by się przydał. Dokładnie. O, to jak to najbardziej. Już, parę stów w kieszeni zaoszczędzone. Warto było cię zapraszać. Ale mam jeszcze jeden prezent oczywiście. Klasyczny, bo ty lubisz fajne auta, szybkie, więc nie wiem, jak tam z radarami żyjesz. Tak czy inaczej, ta rejestracja może czasem się przydać. Super. A jak nie, to na pamiątkę. Także co? Ja ci dziękuję jeszcze raz. Trzymam kciuki, żeby te plany udało ci się realizować konsekwentnie, zarówno te biznesowe, jak i te podróżnicze, prywatne, zdrowotne, żeby to wszystko działało tak, jak chcesz. No i żeby Polacy inwestowali w nieruchomości, zabezpieczali swój kapitał, budowali swoją przyszłą emeryturę w sposób nie do końca polegający na ZUS-ie. A nieruchomości są sposobem od lat sprawdzonym. Także gdzie cię można znaleźć, no to już podałeś parę źródeł, zresztą one będą tutaj zawarte. Także co? Dzięki bardzo i działamy. Dziękuję serdecznie. Wspaniały czas, wspaniałe przemyślenia. Życzę wam również wielu sukcesów. No i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Do zobaczenia i owocnego eksploatowania koparki. No, dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego cześć. Dobrego.